Szalom. Mamy pierwszy szlach. Szlach to księga liczb, czwarta księga Mojżesza, od 13 do 15 rozdziału. W centrum tego rozdziału Mosze wysyła zwiadowców, aby zbadali ziemię. Rozdział zaczyna się od tego, że Wszechmogący rozkazuje Moszemu wysłać tych zwiadowców. Wszechmogący mówi do Mojżesza, aby wysłał dla siebie zwiadowców, ale 40 lat później Mosze opowiada tę sytuację w inny sposób. Mosze mówi: jest to pierwszy rozdział Księgi Dwarim, pierwszy rozdział piątej Księgi Mojżesza, wersety 21-23. To znaczy, zgodnie z historią Mojżesza, tam właśnie ludzie chcieli wysłać harcerzy i to jest pierwsze pytanie, które musimy zrozumieć, kto był przecież inicjatorem orędzia harcerzy. Niektórzy interpretatorzy Tory widzieli w tym takie pobłażliwość Wszechmogącego, jakby Wszechmogący powiedział: cóż, Mojżesz, jeśli musisz wysłać zwiadowców, wyślij sobie. Sam Mosze mówi, że przyjął tę inicjatywę od ludzi i musimy zrozumieć, że czasami słyszymy głos lub jakaś myśl pojawia się w naszej głowie, a ta myśl może pochodzić od Boga. Czasami poprzez nasze myśli i poprzez nasze zrozumowanie Wszechmocny przemawia do nas. Czytamy tutaj: wyślij sobie, a to przypomina nam to, co zostało powiedziane Abrahamowi: idź sobie. A kiedy czytamy to, co zostało powiedziane Abrahamowi, wiemy na pewno, że nie jest powiedziane: idź sobie, ale ja tego nie potrzebuję. Dlatego też słusznie jest zrozumieć to również tutaj nie jako nakaz, ale niejako protekcjonalność. Innym ważnym szczególem tej rozmowy jest to, że Wszechmogący rozmawia z Mojżeszem i nie mówi mu: powiedz ludziom to, a to. Oznacza to, że Mosze otrzymał zadanie dla siebie, a z ludźmi rozmawiał zgodnie z własnym rozumowaniem. Dlatego mówi, zmienia trochę. Można nawet powiedzieć, że zmienia dosyć mocno, co Wszechmocny mu nakazał zrobić. To są wersety 18, 20, 13 rozdział. Wszechmogący chciał, aby ludzi zbadali ziemię. Sami ludzie chcieli wiedzieć, którą drogą wejść do ziemi, ale Mosze wysyła je właśnie z wywiadem wojskowym. Jednym z powodów jest to, że Mosze nie jest w rzeczywistości przywódcą ludu, czyli nie tylko przywódcą ludu, ale przygotowuje cały lud, czyni lud przywódcami. To sformułowanie jest dla ludzi swoistą pokusą. Lud stanął na górze Synaj i obiecał, że będzie przestrzegał przykazań. Ale kiedy pojawiła się ta pokusa, kiedy trzeba było zaplanować podbój, żeby naprawdę to zrobić, ludzie nie wstrzymali się. Oznacza to, że lud pozostał ludem niewolniczym, a w wyniku tej pokusy lud pozostał na pustyni przez 40 lat. Choć była to kara, przygotowywała ludzi do służby. Oznacza to, że w ciągu 40 lat ludzie stali się ludźmi służącymi. I oczywiście, kiedy mówimy o wejściu w ziemię, należy wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. To jest aspekt prawa narodu żydowskiego na ziemię Izraela. Pytanie, które słyszymy dziś cały czas. Tutaj w Torze widzimy, że przed przybyciem Żydów na ziemię mieszkały inne narody. Widzimy, że te narody miały dobrze prosperujące miasta i że Żydzi po prostu je podbili. W związku z tym pojawia się pytanie, jakim prawem Żydzi podbili wtedy te ziemię? Oczywiście ziemia. Cała ziemia należy do Wszechmogącego, a Wszechmocny daje to, komu uzna za odpowiedniego. W 15 rozdziale Księgi Rodzaju, pierwszej księdze Mojżesza, Wszechmocny mówi, że podbój, powrót ludu do ziemi, posiadanie ziemi przez lud wiąże się z winą Amoryjczyków. To jest werset 16. To znaczy, że mieszkańcy tej ziemi mieli winę przed Najwyższym, a Najwyższy znosił te winy przez długi czas, co najmniej 40 lat. I ta wina ludu mieszkańców ziemi jest pierwszym powodem podboju ziemi. A drugim powodem jest to, że wiemy już z dzisiejszych badań, wiemy, że mamy korespondencję między lokalnymi królami Izraela i Egiptu. Wiemy, że wszystkie te miasta były zależne od Egiptu.
Niektórzy szczycili się posiadaniem w sobie wojsk egipskich. Tak więc podbój Izraela jest również częścią wojny z Egiptem. A jeśli spojrzymy na to w kategoriach symboliki, gdzie Egipt symbolizuje niższe, grzeszne światy, ten podbój ziemi odbywa się sprawa świętości, sprawa wyższości świętości nad grzechem, a podbijanie ziemi na świętego dla służby świętemu jest legalne i uzasadnione. Chociaż to samo w sobie wymaga świętości. O tym jest sam rozdział tygodnia.